Jaka trąba powietrzna? Zobaczmy. Lokalna trąba powietrzna. Lokalna. Coś piwka? Mili, osiągnąłem nowy etap. Taką właśnie lokalną trąbę powietrzną 3-4 lata temu też w tych rejonach zauważyłem. I mam ten etap. Ale tak krótko do nich mówię, słuchaj, nie masz podstawowej wiedzy, nie mamy o czym rozmawiać, o czym dyskutować. Ty możesz wysłuchać, ale ja nie dyskutuję z tobą. To nie jest dyskusja, to jest monolog. Nie prowadzę dialogu z tobą, bo nie, raz, że nie ma o czym, a dwa, że ten dialog jest bezzasadny. Jeżeli nabędziesz jakiejś wiedzy, ja przeprowadzę egzamin, a mi wystarczy jedno, dwa pytania, jedno, góra, dwa, to wtedy podyskutuję. A tak to nie ma w ogóle o czym rozmawiać. I taki etap mam, mili. Żeby nie było. Wiecie, jak należy złowić rybę na prosty hak? Wsadzasz palę w dupę i tak. O, to jest na prosty. Słuchajcie, słyszycie ptaszki. Piękny okres lęgowy. No, ale to nie przeszkadza na przykład, żeby wycinać lasy, żeby tam robić mieszkania dla przybyłych z Ukrainy. Tak, to nie przeszkadza. Polaków, nawet powstańców warszawskich, wyrzuca się z ich mieszkań, a tutaj wycina się lasy. Nigdy świat nie widział takiego dobrobytu dla uchodźców, jak w Polsce obecnie. Bo Polak jest gnębiony, nękany, nikczemniony, dojeżdżany, dopychany, dociskany z każdej strony. Polacy tego nie chcą, ale że mamy w rządzie niestety takich, którzy zrobią wszystko, bo są materiały z podkarpackiego burdelu. Nawet film był o tym, ale ludzie umierają potem w dziwnych okolicznościach pod celami. Ale tam są materiały na wielu polityków. Tak, na wielu. Jakich polityków? Politykierów. Paru zbrodniarzy będzie sobie robiło z 40-milionowego państwa jakiś taki ukropolin, dlatego żeby nie wyszły materiały? Jeśli chodzi o naszą petycję, podpisaną przez 200 kilkadziesiąt osób, mili, wysłano mi, odpowiedzieli. Otóż będę się umawiał z nową panią prezes całego naszego związku. Przedstawię naszą petycję. Także nie myślcie sobie, że wasze głosy pójdą na marne. Gdyby mnie pozwolono na 007, zapewniam was, gwarantuję wam, że w ciągu tygodnia kłusownictwo w całej Polsce zostałoby zlikwidowane. Mięsiarstwo itp. W ciągu tygodnia. No więc chcemy tego? A czy są ważne metody? Czy uczciwi wędkarze boją się tego, że przyjeżdżałby samochodzik? Trzeba panami. Tak. Jeden by wynosił siekierę, drugi pieniek, a trzeci by stał z Uzi albo z kałachem odbezpieczonym. Ucinałby łapę kusonowi i go puszczał. Bez żadnych protokołów. Co w tym jest złego, żeby uciąć kusonowi łapę? Nic. A tu tego, tamtego, te 2-3 lata procesu. Uniewinniony. Tak. Albo 20 godzin prac społecznych. Kormorany, śmany, chujamy. Pizdomany! W Czernobylu są kormorany? Są. Są ryby? Są. No to jak to jest? Są kormorany i są ryby? No są. Nie ma robala! A tu jest robal wszędzie. Chodzi tak jak te kolby, kurwa! 7,80 i taki, kurwa, macie, słuchajcie, zegarkowy tych żywców. I pomiażdżone, pojebane tego. I te mordy wystawia, słuchajcie, na krasiach do lachy. Do lach jak się nakla. A tu jeszcze niby ma matę, kurwa, tej 20, kurwa, linów, czy tam taki krumpik, płuć. Wiecie, co by było w kwietniu pod koniec tutaj? Przed wojną?
One by to mnie chlały, a dzisiaj to kurwa, to nie ma nic, nie ma nic. I nie będzie. Ale to nie znaczy, że ja nie będę walczył. Gdyby to ode mnie zależało, to po 30 latach stan rybostanu w Polsce byłby taki jak przed wojną. Naprawdę. No wierzcie. No ale niestety nigdy w życiu nie dopuszczą mnie do żadnej władzy. Wiecie dlaczego? No bo bym po prostu, bo by wisieli. Tam 99% w tych wszystkich instytucjach by wisieli. No niestety, no, dlatego nie dopuszczą. Przez 63 dni na Ukrainie zginęło trochę ponad 2000 cywili. Przez 63 dni podczas Powstania Warszawskiego zginęło ponad 200 tysięcy cywili. I 2000 cywili, co zginęło w kilka godzin podczas rzezi wąskiej w czasie Powstania Warszawskiego. No więc jeżeli obecną wojnę nazywamy wojną, to jak mamy nazwać tę wojną od 1939 roku do 1945, gdzie mordowali nas Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Słowacy, Litwini, no i można powiedzieć wszystkie państwa osi. Putin zakręcił kurek, bo te kretyny czołgi dały Ukraińcom. Jak nie samoloty, to czołgi. Zobaczcie, no? Jeden kretyn mówi z Senatu: niech się Putin udławi tym gazem. Mamy na 2 miesiące zapas. Mówi, że Polacy najbardziej mordowali po 45 roku. Ale to nie Polacy, tylko plemię... Tylko Sługusy. Ubecji, tak, no tak. No, że, no... Polacy to ginęli. No, nie wytłumaczy takiemu. I to jest właśnie on, ten, który ci to powiedział, to on byłby w UB zaraz majorem, wiesz o co chodzi. Ale mówi jeszcze, że TVN to jest takie bardziej obiektywne. Od czego? Od TVP PiS. Przecież to jest to samo. Ja wiem. Ale to jest to, co ty mówisz, Piotrusiu, przyjacielu, że oni będą zaraz majorami, bo to takie pastuchy, kurwa, to byli majorami w UB, kurwa. W UB, no i w SS Galicjen byliby tamtymi Władimirami. On by potrafił tylko. Uh-huh. On nie wie, co boi. Jak ja mówiłem, że powstańcy, że w Powstaniu Warszawskim dzieci gwałcili Ukraińcy, to on się patrzy jak na świra na mnie. Nie, to Polacy gwałcili. No tak. To są debile i z debilami nie możesz rozmawiać normalnym. Do mnie mówią, żebym ich przetransportował na wysokiej wodzie z motocyklem na drugą stronę rzeki. Patrzę na nich, ty. Ja mówię, ja nie wiem, czy wam się kalkuluje. Czy się nie boicie? O co chodzi? Jestem ludożercą. O co chodzi? Ja zjadam ludzi. Podszedł do niej ten debil, szepnął i odeszli, rozumiesz? Tak z nimi trzeba rozmawiać. Wyznawcy Karpika Żoliborskiego są gorszymi wyznawcami jak wyznawcy szatana. Zbrodniarze od piły i siekiery są inteligentniejsi od zbrodniarzy z patologii obywatelskiej. I dlatego zostali wydymani tamci. No. Kiedy mówiłem od wielu, wielu lat, że trzeba zrobić rewolucję? Tak od wielu, wielu lat mówię, nie idę w żadną rewolucję. Nie idę, bo ja nie będę się bił teraz za wasze kredyty. Nie. Ja się mogę pójść bić za Polskę. Ale gdyby mnie ktoś po prostu rugał, to ja bym mu cały czas dawał, nie wiem, piwka, czyli gazu? A wątpię. Polaczkom, nie Polakom. Znaczy między innymi Polacy na tym stracą. Polaczkom zakręcił gaz, a gwarantuję wam, że Ukrainie nie zakręci. No. No to jest po prostu... 1939 roku utraciliśmy niepodległość. W 1945 wcale, w 1944 wcale nie odzyskaliśmy tej niepodległości. I nie uważam po 1939 roku żadnych władz za władzę. Bo to są antywładze, a to co teraz obecnie reprezentują Karpiki Żoliborskie i Małowieckie,
to powiem wam, że Ubecja by się tego wstydziła. Słuchajcie, poziom kurestwa jest taki, że kurwy do Włoch napad, pojechali kurwa z szarpakowcem. Szarpakowcy pojechali szarpakowcem i oni będą wam kurwa pokazywać niedługo łowione sumy, słuchajcie, w internatach. Ale wiecie dlaczego tak jest? Dlatego, że ten, który jest na górze, który tym wszystkim zarządza, jest kretynem i kretyni są w odbiorcach. I uwierzcie mi, że jeśli się nie obudzicie, to ta swołocz, czyli robale, was zjedzą. To, co Orwell napisał i te tortury, to wszystko, to już dawno było przed Stalinem. Już dawno były w starych chińskich kultura. Czy to, co przedstawił w Folwarku Zwierzęcym, oczywiście bardzo ładnie to jest zrobione. On nic nowego nie wymyślił. On by powiedział, nie, to wybiega poza mój mózg, moją wyobraźnię. Nic od nich nie chcę, od tych ludzi. Jeśli popierają tych zbrodniarzy, ja nie chcę mieć z nimi do czynienia. To są zbrodniarze. A popierający tych zbrodniarzy też są zbrodniarze. Ja nie chcę mieć z nimi do czynienia.